Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku z serii Let's Minecart. Dzisiaj chciałem zrobić niespodziankę, zbudowałem ten domek. Oczywiście było bardzo trudno zbudować ten domek. On nie jest do końca skończony. Jeszcze planuję ładnie i dobre na razie, bo zachwycajcie się moją sztuką. Bo naprawdę twierdzę, że wyszedł mi ten domek. Tutaj patrzcie, doniczka z kwiatkiem. Naprawdę bardzo dużo wełny poszło. Nie no, aż tak dużo to nie jest, tak? Może poszedł. To jest pusto, na razie jest pusto. Tu jest woda, na razie nie wiem czemu. Nie wiem czemu jest woda. Przecieka. Tu jest nasza owieczka. Tu jest nasz piecyk, którego nie mam na razie. Netherraka nie mam. Muszę tutaj podpalić, będzie piecyk. Tu jest nasza lodóweczka, tu jest nasza kuchnia, taka mała. Tam wszystko się przed domem robi. Tutaj jest na razie wyjście w dupę, za przeproszeniem. Dochodzi tutaj trawa, żeby tu były pasek. Naprawdę wysiliłem się. I bardzo, bardzo wam dziękuję, że oglądacie moje filmy. To naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy. No tak się zastanawiałem, że inni mają szczęście, niektórzy są wypromowani przez lepszych. A ja się cieszę, że po prostu jestem taki, jaki jestem. I bardzo dziękuję wszystkim moim widzom za subskrybowanie mojego kanału i szczególnie za oglądanie. Najbardziej cenię takich, co oglądają moje filmy. No naprawdę twierdzę, że nie jestem najlepszy w tej branży, że jestem słaby jak na let's playe. Po prostu robię to z zamiłowania, nie robię to już dla żadnych pieniędzy, robię to z zamiłowania. Bo jeżeli robiłbym to dla pieniędzy, na pewno byście nie oglądali mnie tak często, tylko jakieś odcinki rzadsze i poza tym. Dobra, nieważne, nie chcecie tego słuchać, bo to jest bardzo mało przejmująca historia. Zobaczcie, to jest mój telewizorek. Ławeczka, tutaj takie fotele, jakby małe. To jest telewizorek. A, dobra, na razie nie mam pistonu, bo chciałem tutaj zrobić, żeby ten przycisk to znaczy ta wełna zmieniała się na na zieloną. Tutaj mam swoje łóżeczka. Przyśpimy się może. Tutaj, jak widzicie, półki na książki po prawo. Na wprost balkon. Na razie nie mam pomysłu. Musiałem coś tutaj zrobić, bo tutaj spawnował mi creepery. Tutaj jest łazieneczka. Zrobiłem to z żelaza, bardzo dużo poszło ogólnie na ten dom. Wszystkiego poszło dużo. Tutaj takie prowizoryczne prysznic, zobacz. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że wam mój się dom podoba. Chcieliście, żebym zrobił go poza wizją, żebym już pokazał go skończonego, a więc zrobiłem. Naprawdę na wizji to by zajął bardzo dużo czasu. Zastanawiacie się pewnie nad tym kominkiem, co tu wystaje. Nad tym. To jest kominek, tak, tam będzie netherrack, tam będzie się palić ogień. No po prostu będzie tak jak normalny komin z wyjściem, z wentylacją. Nie wiem, nie mam pojęcia, co możemy dzisiaj robić. Naprawdę to chciałbym z powrotem wrócić do mojego domu poprzedniego. Czyli chciałbym zrobić kopalnię, ale czy wy się zgodzicie na kopalnię? Nie zgodzicie się pewnie na kopalnię, bo to za nudne. Kopanie jest za nudne. Jeżeli się zgodzicie, to w następnym odcinku mogę pokopać, bo też będą jazdy przy zdobywaniu diamentów, pochodzeniu po jaskiniach, bo na pewno na jakąś się trafi. No właśnie. Muszę zobaczyć, co ja mam w skrzyni, bo naprawdę dużo zbierałem. Znalazłem, zobaczcie, jaką znalazłem pustynię gdzieś po drodze. Musiałem tyle sandstone nakopać. Tutaj poszło 6-7 staków tego sandstone. No, to mamy dużo, dużo dość materiałów. Tutaj mamy glinę jeszcze, które topiono. Pozbierałem tam chyba ze środka pozbierałem, co nie? Zaraz się przekonamy. Dobra. Pozbierałem wszystko. Wszystko ładnie, pięknie. A więc chodzimy na górę. Zrobiłem tutaj takie na razie schody. Właśnie, i to jest też moje pytanko. Bo to jest, Let's Minecart to jest seria dla was, to nie jest seria dla mnie, bo ja mam dla siebie serwer i nie tylko dla siebie, dla moich kolegów, bo samemu to tak się no, troszkę gra. I to jest moje pytanie. Wasza seria, wasza decyzja. Już zadecydowaliście o tym domku, żebym go zrobił. Co może być z drugiej strony? To jest pierwsze pytanko. Tutaj co może być z drugiej strony? I co może być... Nie, jakie mogą być schody? Na razie nie będę was zadręczał tym, bo chyba mam jakiś pomysł. No bo jednak coś tam.
ktoś w tej łepetynie jednak coś siedzi. Wiem, że słyszeliście teraz taką pustkę, trochę zpieprzyłem. O, patrzcie, nie zatrułem się mięsem zombie. No dobra. Spaliłem. No, a więc, co mogę wam jeszcze dopowiedzieć tutaj? Wiem, co zrobię. Coś tutaj, o, tutaj poeksploatuję. Może wejdę do jakiejś jaskini, bo chciałbym wejść do jakiejś jaskini. Na pewno wejdziemy dzisiaj do jaskini. Już się namyśliłem, bo jaskinie to bardzo dobra zabawa. I zobaczymy się w następnym odcinku już na powierzchni, jeżeli nie wyjdę w tym odcinku. Bo może się tak zdarzyć, że nie wyjdę w tym odcinku, ponieważ no na przykład zabłądzę, to każdemu się zdarzy zabłądzić w kopalni. Ale ja pochowam rzeczy. Nie wiem, chyba miejsce mi nie starczy, co nie? To drewno to się przyda, drewno, kurwa. Się drewno przyda się. Tu są drzwi. Na cholerę mi drzwi. Dobra, tutaj są tak, tak, tak. Dobra, idziemy. Wiem, trochę taka muzyka spieprzona. Nie umiem, nie mam za grosz talentu do śpiewania. Przepraszam was, ale uwielbiam śpiewać. Uwielbiam. Czasami to naprawdę sam, jak siebie później wysłucha, to ja myślę, co ten David robi? Czemu on śpiewa w ogóle? Czy chce sam sobie zepsuć, nie wiem, opinię? Ale nie, nie śpiewam publicznie. O, na szczęście. Bo na pewno, chyba jedynym, kto by kupił moją płytę, to by był Justin Bieber, żeby się uczyć od mistrza. No, no niestety, muszę być dla kogoś mentorem, co nie? Justin Bieber moje let's play ogląda, żeby się nauczyć śpiewać. Dobra, nie chcę oczerniać Biebera, bo mogą być zwolennicy Biebera, ale cóż, ja wyrażam własną opinię i to lubię najbardziej w tym wszystkim. Lubię wyrażać bardzo swoją opinię i dla mnie oczernianie kogoś to jest dobra decyzja, ale nie zrozumcie mnie źle. Oczernianie kogoś, jeżeli zasługuje na to, bo każdy ma prawo do własnego zdania i ja to jest moje motto. Jak każdy może mieć swoje zdanie. Nie każdy może, to znaczy ja chciałbym, żeby każdy mógł głosić to swoje zdanie, żeby każdy miał prawo do głoszenia własnego zdania, bo po to jest demokracja, żeby każdy mógł głosić sobie swoje zdanie. I słyszymy to dupa blada chyba, proszę państwa. Teraz sobie trochę pokomentuję. Proszę państwa, i dupa blada. Musimy wyjść. No cholera, no przykro. Kurcze! Pieczone! Żeby nie mówić brzydko. Lubię mówić brzydko, to jest już mój taki zły nawyk. Opowiadam wam trochę historię życia. Ale mam nadzieję, że się nie gniewacie, bo niezbyt lubię się wypowiadać, ale przełamuję to granicę. A, bo internet to co innego niż świat rzeczywisty, prawda? I też kieruję się mottem, że nie można żyć światem wirtualnym. Wiem, spędzam czas przy komputerze, nawet dużo czasu. Nie powiem, że tylko kręcę na YouTube'a, bo to nie jest... Nie no, to jest moja pasja, ale to nie jest moje... Taka główna... Nie jest to mój główny cel. Moim głównym celem jest dobrze się bawić. Nie zawsze mam ochotę nagrywać na YouTube'a. I co? I nic się nie dzieje, nagrywam później. No i koniec, kropka. Dzisiaj mam ochotę, dzisiaj nagrywam. Jutro nie mam ochoty, nie nagrywam, pogram sobie najwyżej samemu. A może jutro nie mam ochoty w ogóle nagry. No to w ogóle nie nagram, nie pogram sobie. No. To jest moja decyzja. Możecie uszanować lub nie. Możecie odejść ode mnie, jeżeli wam się to nie podoba. Ja jestem już taki, już nic mnie nie zmieni. Ja udostępniam swoje materiały dla kogoś, komu zależy na tym, żeby mnie obejrzeć, a nie takim ludziom, co przychodzą dla konkursów. I to jest ta moja decyzja. Ja nie będę się użerał z takimi, co przychodzą na konkurs, pytają ci tylko jego wyniki, bo już tak się przekonałem. Następny konkurs zrobię po prostu chyba tylko dla moich widzów, żeby nikt mi nie przybył po prostu. Ci, którzy mnie oglądają, będą wiedzieli, będą na bieżąco. Ja nie chcę nikomu ukrócać tego. Oczywiście może ktoś sobie znaleźć mój kanał później dopiero. Może się tak tłumaczyć. Dobrze. Dobrze, jeżeli będziesz czekał na wyniki konkursu, automatycznie zostaniesz zablokowany.
Ja robi się konkursy po to, żeby uczcić coś. To tak jakby przyjechał ktoś na urodziny. No bo to taki najprostszy przykład. Przyjeżdża ktoś do ciebie na urodziny. Nie zna cię, praktycznie się nie zna. I zżera ci tort po prostu i wychodzi. No to jest takie samo chamstwo. Już rozumiecie, o co mi chodzi. Mam 10 level. Nie narzekam. Jest dobrze. Jest dobrze. Się trochę zapuściłem. To było zejście do kopalni. Ojej, 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 ale przegapiłem wieżę. Baszta, kurna. Basta i baszta. Baszta i basta. No basta i baszta. Baszta i basta był mój odcinek jeden, przepraszam was. No naprawdę, talent do wymyślania nazw odcinków nie jest moją dobrą partią w tym wszystkim. Dlatego po prostu niektóre serie nie mają takich pojedynczych nazw odcinków. Właśnie, muszę nagrać Drakensanga. Ludzie, ludzie. Niektórzy chcą Drakensanga. Nie, no nikt nie chce Drakensanga. W ogóle chcecie Drakensanga, czy nie? Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy chcecie Drakensanga, czy mam w ogóle anulować tą serię i zacząć nową, no. Nikt tego nie ogląda praktycznie. To znaczy, same negatywne oceny są, to może anuluję tą serię. Czeka na mnie Sirius Sam HD. Prawdopodobnie kooperacja, więc zdecydowałem się z kolegą, który no, został wypróbowany przez znanego polskiego let's playera, co mnie bardzo zdenerwowało. 3000 widzów, no to nie jest tak mało wcale. No właśnie, został wypromowany i to mnie też trochę zdenerwowało, bo toczyliśmy zaciętą walkę. Ale on ogólnie zachował się bardzo chamsko, kiedy mieliśmy sami promować swoje kanały, on się promował w innych miejscach, więc bardzo zachował się chamsko i perfidnie. To jest Lord PS, kręcę z nim rozbitku. Jeżeli chcecie, możecie mu pocisnąć, że po prostu przyjaźnię się z nim, ale to było chamskie zagranie, wybaczyłem mu jakoś. Możecie mnie pocisnąć, że jest parówą. I on się nie pogniewa wcale, jesteś parówą, napiszcie, jeżeli oglądacie to. Mr. Lord PS, polecam go chyba nawet. I napiszcie mu, cześć parówo, od chudego. No i zobaczymy, co on zrobi wtedy. Tak, no napiszcie na kanale albo na filmach. No i relaksująca muzyczka. Puścimy sobie muzyczkę. No i w końcu cel naszej podróży. Gdzie to nie cel? No dupa, znowu nie cel. Muszę nakopać kobla. Raz, dwa, trzy. No i akurat. Perfekto. Robimy kiki. Robimy kill off. Kill-off. Dlaczego nie ma żadnego kill-offa? Oh fucking shit-en. A ja chciałem sobie zejść do kopalni, żeby wykopywać sobie jakieś fajne rzeczy. Fajnie by było, gdyby się wygenerowała tu jakaś kopalnia, bo bardzo, to znaczy średnio lubię te kopalnie, ponieważ są bardzo obszerne. Myślałem na początku, że to jest mniejsze trochę, ale spieprzyli Minecrafta równo tymi na przykład wielkimi grzybami, z których można praktycznie zrobić nieskończoność tych grzybów. Naprawdę bardzo, miliardy się da zrobić z jednego grzyba. Możesz mieć tyle grzybów, ile chcesz. No, jeżeli masz mączkę kostną, to już nie ma przeszkód po prostu. Masz mączkę kostną, masz po prostu, no, nie wiem, jedzenie, no. Tak to wygląda mniej więcej. Nie chcę was przynudzać tym, kurna. No po prostu nie zaplanowałem odcinka, chciałem wam pokazać mój domek. I oddajcie opinię, proszę. Oddajcie opinię o tym domku, co mogłem ewentualnie dorobić. Ponieważ nie mam talentu zbytniego do domku. Miało być ładniejsze. Nie mam w ogóle talentu, wychodzą płaskie, nie wychodzą zaokrąglone jakieś. Nie mam talentu do domków, już tutaj. Tutaj jest taka wieżyczka, którą się wchodzi na górę, jak już widzieliście. Nie mam talentu do domów i przykro mi. Oglądacie mnie, to mnie oglądacie. A więc, moi widzowie, kochani, są pytania. Jest dużo pytań. Nie zejdziemy dzisiaj do kopalni. Przepraszam was, nie mogę znaleźć kopalni.
chyba że jeszcze poszukam w domu. Dobra. Moje pytanka na następny odcineczek. Mam coś robić tutaj, na tej drugiej wyspie naprzeciwko mnie, czy nie? To jest pierwsze moje pytanie. A jeżeli tak, to co? O. Jak mogę zrobić schody na górę elegancko, żeby wyglądały? I kolejne prośby właściwie. Napiszcie. Albo jakieś hasło możecie mieć, co? To są grzybki. No, mam już władzę. Jak już wspominałem. Rzucimy mu hasło. Parówczak. Nie parówka, parówa. Parówę. Parówa. O, parówa. 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 Pozdrowienia od chudego. Tak, rzućmy pozdrowienia. Jeżeli ktoś słuchał, to wie o co chodzi. Mr. Lord PS. Polecane moje kanały. Chamskie, za chamskie zachowanie, jeżeli możecie jeszcze dopisać. Wo fucking shiten graben fucking. Możecie mu dopisać jeszcze pozdrowienia od chudego, albo coś w tym stylu, albo od Mateusza. Bo Mateusz ma na imię. A możecie mu napisać z pierwszej Paweł, bo on ma na imię Paweł. Oczywiście wybaczyliśmy sobie, jesteśmy w dobrych kontaktach, więc jeżeli napiszecie, to na pewno nic się nie stanie. Możesz powiedzieć, że jesteś widzem chudego. Możesz też zasubskrybować jego kanał oczywiście, ale to jest takie, no nie wiem czy radosne, bo raczej radości nie odczuwam z tego, co on sobie, sam sobie zaczął promować. No dobra, to żegnam się z wami. I no tak, tyle pytań, ile było podczas odcinka, bo chyba miałem jeszcze kilka pytań. I czy mam kopać na wizji, czy poza wizją? Bo już zaczynam właśnie. A więc jeszcze powiem wam, że bardzo serdecznie się cieszę, że mam tylu widzów, ile mam. Ta liczba rośnie i spada. Patrzcie, jak się utrułem, kurwa. Ta liczba rośnie i spada. Ta liczba widzów, no niestety spada, no niestety rośnie. Nie no, niestety rośnie. Bardzo, bardzo dziękuję tym, którzy mnie oglądają, bez względu na to, czy był konkurs, czy nie było konkursu. Macie tutaj owce. Niestety nie było żadnej dobrej wełny na twarz. A więc odpowiedzcie na wszystkie te pytania, jeżeli dacie radę. I żegnam się z wami z tego odcinka. Z gotowym donkiem. Dobranoc. Dziękuję. Cześć. Dobry wieczór.